I Katarzyna, nowe wydanie vlogów tylko z roweru. Nie ma niestety z nami Oli, dlatego będziemy, znaczy ja głównie będę nagrywał. Może Kasia też się podzieli swoimi wideo z GoProsa. Kamerka nie odpadnie, no. A przykleiłeś? Czy to jest egzamin? No, także będzie prawdziwy vlog w stylu Jack Moir albo Sławek Łukasik, nie wiem jak. Także lecimy na OS3, czyli pierwszy OS do treningu. Na filmikach był mocno średni, to był slalom na drodze, ale zobaczymy jak to będzie w praniu. Lecimy na kolejkę na wyciąg, Sławek może na nas czeka, albo my będziemy czekać na Sławka, także yo! Klasycznie ktoś zapomniał tego karnetu. Oczywiście Katarzyna, dobrze, że... Weź, już nie mam. Dobrze, że miałem swój, to jej oddałem. Butów, zbroi, gogli, karnetu, albo numeru, albo naklejek. Ale dobrze, że w Crans-Montanie jest tak wysoki podatek klimatyczny, bo w zamian za to dostaje się darmowe pasy na wyciąg, także... Także z takiego QR koda każdy ma z nas i codziennie przychodzimy i dostajemy całego tiketa, znaczy tiketa na cały dzień jazdy. Dobrze być zapominalski tutaj. Jesteśmy już na górze. Niestety Sławka do kolejki nie wpuściło sumienia. Także, ale wtęcza fajna, patrz. Ale patrzcie na ten widok kozacki. No, my sobie będziemy śmigać tamtą granią. Jakiś kawałeczek mamy do tej naszego odcinka specjalnego. Już wychodzone jest. O kurde. Mamy power stage'a na rozgrzewkę, żeby obudzić troszkę zmysłów. Ale jest prześlisko. Ale ta kolejna wpada do kurwa. No. Oh.
No, na filmikach wyglądało jak zakręty po polu. I tak góry były faktycznie, ale były na takim pełnym ogniu. I tak w sumie ze smakiem zrobione, że ani za ciasne, tak idealnie ciasne, nie? Że zapierdzielasz, ale musisz dobrać linię i musisz tak ciutki przyhamować gdzieś tam, nie? Tak wiedzieć gdzie. No ale im dalej w las, tym bardziej na wprost. Dół to, no zresztą widzieliście filmik, to co będę tłumaczył, jaka była trasa, ale przyjemna faktycznie, no. No tak, bo jeszcze na tej trasie będziemy mieć EWS 100 i chyba EWS 80. No i potem wyścig, nie? Więc na bank się dużo zmieni. Tego fajnie mieć gdzieś tam różne linie i tak spróbować coś wykombinować, czy ta linia umrze, czy nie umrze i tak dalej. Jest. Lu. Szymczuk. S-Z-Y. Lecimy? Mhm.
przejebałem. Tu? Aż tak tutaj jest fajnie. A mi zasłonę puściłeś dymną? Karierę. Już wczoraj widziałem.
zjedliśmy dwa z trzech OS-ów. I teraz trzeci OS w pizzerii. W sumie zrobimy cztery dzisiaj. Także... Super, mam pozycję. No? Co chciałeś powiedzieć? Nie, słabym vlogerem jest. No powiedz, jak wrażenia na trzecim OS-ie? Nie miałem szczególnych wrażeń. No, a co ci sprawia największą trudność? Nie było tam w sumie takich trudności. No jeden zakręt, ale to taki, że jak pojedziesz wolno, to go pojedziesz, nie? Tyle. I który to był? Nie wiem. Prawo, nie, w lewo. Ten, co tam ciasny, co staliście ze Sławkiem? Tak, ale to jest taki, wiesz... Chyba ktoś do mnie strzelał, bo mam dziurę w obiektywie. A jak spadnie deszcz, to on już nie będzie taki fajny. No, będzie trudny. No właśnie. Ale to jest głęboko w drzewach, to nie wiem, co by musiało spaść, żeby tam było błoto, błoto. Jak tam śnieg. Jest sucho... Może. Go. Ostatni stage, czy idziemy na party? Ja myślę, że się wpisujemy dobrze. Każdy mamy też się dziwnie wyglądamy. Jakbyśmy tak w kaskach weszli. W sumie pewnie nikt by się nie zdziwił, nie? I wszyscy, ale zajebiście! Skąd to masz? No, czekamy na rozluzowanie tamtej kolejki, bo tam jest bardzo zimno, a tutaj jest bardzo ciepło. Znaczy cieplej po prostu. Thank you.
samochodu. Ktoś się wypierdolił tam na dole na kanionie i zamknęli trasę. Dobra. Też jest fajnie. Ja. Thank you.
No, także pierwszy dzień za nami. Troszkę postaliśmy, poczekaliśmy na górze, w połowie trasy. Był jakiś taki gruby crash na tym elemencie hardkorowym, który widzicie znowu teraz. Także helikopter chyba z 10 razy przylatywał. Nie wiem w sumie co on tam robił, ale w każdym razie efekt był taki, że staliśmy tam, nie wiem, 70-80 osób. Więcej. No może stówka, no może stówka i czekaliśmy, aż chłopa zabiorą stamtąd, czy tam kobietę, nie wiem. No. I dokończyliśmy trening, jest prawie 7 godzina, rowerki umyte, także idziemy obczajać teraz, co tam pojeździliśmy i co? I szykować się na jutro. Fajnie było. No. Do jutra.